Kto stał za Prigorzynen? Czy Prigorzyn był dogadany ze Stanami Zjednoczonymi? Czy była to ustawka Prigorzyna grupy Wagnera z Putinem? No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz do całej tej sytuacji. Dlaczego Pucz był Puczem nieudanym? Czy rzeczywiście można go tak zakwalifikować? A media to trąbiły jako sukces, jako upadek Putina. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdź też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat puczu politycznego czy też wojskowego próby prze, um, przejęcia władzy, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o grupę Wagnera i tutaj tak tutaj właśnie ich przywódcę. Dlaczego ten pucz okazał się tutaj nieudany? Czy rzeczywiście był on udany, tak, czy po prostu tutaj dowódca, tutaj jeśli chodzi o grupę Wagnerów, dogadał się z Stanami Zjednoczonymi, a może był to spisek właśnie tutaj, tak, dowódcy grupy Wagnera z Putinem. Też może być po prostu ciekawa, taka sytuacja. No więc tak, rzeczywiście no pucz ten trwał 24 godziny, nie ma co wracać do samego puczu, bo praktycznie wszystkie media o tym informowały. Natomiast dlaczego tak naprawdę grupa Wagnera tutaj zatrzymała się, tak? Dlaczego po prostu ona zatrzymała się, po prostu nie poszła dalej? Prigorzyn, tak, przecież był tutaj zmobilizowany, 300 tysięcy żołnierzy miał iść na Moskwę, miało po prostu mieć miejsce podbicie praktycznie Moskwy, a ostatecznie zatrzymał się na tutaj rogatkach Moskwy, chyba tam było kilkadziesiąt kilometrów do Moskwy. No i pytanie jest takie, przecież Prigorzyn, jeżeli wystąpił przeciwko Putinowi, był to realny bunt, no to musiał mieć czyjeś wsparcie, tak, to nie była sytuacja taka, że urósł w siłę i nagle stwierdził, dobra, no to podbijamy praktycznie tutaj Moskwę, podbijamy Rosję, bo wiadomo, że Rosja ma gigantyczne siły, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, jeśli chodzi o żołnierzy, tak, tutaj po prostu wydaje mi się, żeby spokojnie sobie poradziła z tą rebelią, z tym buntem Prigorzyna. Poza tym, jaki to był sens, jeśli chodzi o Prigorzyna, skoro on po prostu tutaj korzystał z e, tutaj tych możliwości, tak, będąc zaufanym człowiekiem Putina? Co od razu ja powiedzieć, że ja potępiam oczywiście wojnę Rosja kontra Ukraina. Potępiam to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależna, Ukraina powinna być niepodległa. Dobrze się broni, dobrze, że broni Ukraina swojej suwerenności. Rosja nigdy nie powinna atakować tutaj Ukrainy. Natomiast tutaj sobie analizujemy to z punktu widzenia przebiegu wojny, nie, tak, czy rzeczywiście tak to wszystko wygląda. Jak to media opisują. Natomiast tak, no niewątpliwie ta logika, którą stosuje tutaj Rosja i Putin można byłoby się spodziewać, że po prostu Prigorzyn był dogadany z Putinem. Kto wie, tak? Skoro po prostu tyle razy Rosja zakłamuje rzeczywistość, tak? Tyle po prostu tworzą praktycznie swoją narrację, tworzą swoją historię, więc kto wie, być może rzeczywiście po prostu był tutaj Putin dogadany z Prigożynem. Ciekawa była taka teza jasnowidza Jackowskiego, że to było celowe działanie po to, żeby wyciągnąć wojska rosyjskie z terenu Ukrainy, jako pretekst, tak? Dla Putina, obrona po prostu prostu tutaj, no, niepodległości, jeśli chodzi o Moskwę, żeby wyciągnąć te żołnierzy, bo Putin jakby wyciągnął tych po prostu żołnierzy z terenu Ukrainy, to byłoby to no, odtrąbione przez świat, że po prostu Putin tutaj przegrał tą wojnę, stchłórzył, natomiast y, mogłoby to być podektowane właśnie jako warunek, także wojska muszą być cofnięte po to, żeby bronić Rosji i Moskwy, tak się ostatecznie nie stało, no bo wojska dalej są, jeśli chodzi o Ukrainę, no a potem Putin miałby właśnie zrzucić jakąś broń biologiczną, czy też chemiczną, czy atomową na teren Ukrainy. Yy, to jest pewna te, Natomiast tak, Prigożyn no niewątpliwie, znaczy moim zdaniem tak, jeżeli Prigożyn dokonał tego sam, był to bunt przeciwko Putinowi, to musiał mieć mocne wsparcie, musiał mieć po prostu plecy. Mógł mieć plecy pod postacią Stanów Zjednoczonych, tak, aczkolwiek no jest to sytuacja po prostu niebezpieczna, bo jeżeli Stany Zjednoczone tutaj rzeczywiście współpracowały z Prigożynem, czego po prostu nie powiedzą głośno i publicznie, no to e, historia pokazuje, że no tak Stany Zjednoczone, tak, tutaj po po prostu e, doposażają te pewne e, tutaj grupy, e, tak? Nie wiem, czy doposażały akurat grupę prigożyna, no bo to byłaby kontrowersyjna sprawa i skandaliczna. E, ale na przykład mogli po prostu w jakiś sposób popierać, czy po prostu dogadać się w jakiś sposób z prigożynem. Czy na przykład pomogą mu wtedy, kiedy on przejmie władzę, jeśli chodzi o Rosję, Moskwę, tak, no to może być kontrowersyjna sprawa, bo wielokrotnie historia pokazywała, że te grupy, które tam wspierały Stany Zjednoczone, później one występowały przeciwko Stanom Zjednoczonym. Natomiast tak, prigorzym przecież tutaj on tak, bardzo mocno awansował przy Putinie, tak, miał tą farmę troli, w ogóle tam prowadził biznesy gastronomiczne, a tutaj urosł do rangi, po prostu przywódcy wojskowego. Co ciekawe, sam Prigorzym, praktycznie buntując się, jeśli chodzi o Rosję, on nie buntował się przeciwko Putinowi, nie wystąpi przeciwko Putinowi, e, tylko wystąpi przeciwko Szojgu, e, tak, czyli jego po prostu pucz, rebelia nie była w, w, w kierunku praktycznie Putina, chociaż no zależy to, żeby po prostu zdobyć tutaj Moskwę, tylko w stosunku właśnie do Szojgu, e, tak, to jest jakby po prostu ciekawa sytuacja, e, aczkolwiek no można byłoby to odczytywać też, że no wystąpi przeciwko Putinowi, tak. Kolejna sprawa też jest ciekawa, jeżeli już szedł na tą Moskwę, to czemu tak naprawdę Prigorzyn zrezygnował? Być może Prigorzyn chce być taki po prostu cwany i tutaj być jedną nogą, i tu jedną nogą, tak? Z jedną nogą po prostu, tak, z jednej strony gdzieś tam się dogadał, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jakby przejął władzę i tak dalej, to jakieś tam uzyska wsparcie czy też poparcie, tak? E a z drugiej strony dogadał się po prostu z, z Putinem, że on jest taki cwany, że tutaj Amerykanów wprowadza w błąd i tak dalej, a e nie wiedział tak naprawdę, tak, co z tego będzie, czy rzeczywiście po prostu pójdzie mu to tak łatwo. Łatwo i mogło to po prostu zakończyć się ostatecznie tutaj fiaskiem, tak, no bo skoro po prostu podjął taką próbę, no, to wielu na przykład ekspertów wskazywało, podoba mi się taka wypowiedź jednego z ekspertów, nie pamiętam dokładnie jaką się nazywa, że teraz Prigorzyn, no, bo on tam ma by po prostu znajdować się w jakiejś siedzibie, ma być ona szczerzona, że Putin miał go po prostu tu tak, znaczy nie poświęcić, tylko jakby ułaskawić, tak, że nie spotka go żadna kara, zemsta, a także jego żołnierzy. No nie wiem, być może tu i teraz. Natomiast podobała mi się jedna wypowiedź jednego z ekspertów, że Prigorzyn będzie musiał się bardzo mocno oglądać za siebie, wykonując każdy. Każdy krok i będzie musiał bardzo dużo myśleć, praktycznie biorąc, każdy łyk, łyk herbaty, tak? Czy nie ma tam jakiejś trucizny, jakiegoś polonu, tak? To było w przypadku właśnie tamtego agenta, po prostu w Londynie, tak? No więc tutaj rzeczywiście no zobaczymy, czy po prostu tutaj Krem nie wyda kary śmierci na Prigorzyna. Aczkolwiek Kreml może sobie zdawać sprawę, żeby po prostu wykorzystać jeszcze Prygorzyna i jego wojsko, tak, w, po prostu e, jeśli chodzi o swoją rolę. Natomiast też jest ciekawa sytuacja, bo pamiętajmy, że może też taki być czynnik ludzki, a więc Prygorzyn widział, że rośnie praktycznie w siłę. No pamiętajmy, to był człowiek, który miał farmę, troli, który po prostu tak internetowo e, praktycznie tak zafalała Putina, dokonywała dezinformacji, e, w ogóle wywodził się z biznesu po prostu gastronomicznego i tak dalej, gdzie tam po prostu wygrał potem przetargi dla instytucji instytucji państwowych, czy urzędów, gdzie dostarcza faktycznie to, 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 to jedzenie i to, miał po prostu z tego tytułu benefity, czyli finansowo był ustawiony, tam obliczono po prostu, że jego majątek to było miliardy praktycznie rubli, tak, no to były bardzo duże pieniądze, to były dziesiątki czy setki milionów złotych, tak, czy tam dziesiątki milionów złotych. Natomiast tak, pamiętajmy, że tak, finansowo on był, można powiedzieć, w jakiś sposób spełniony, chociaż no wiadomo, zawsze chciałby mieć więcej, tak, natomiast tutaj mogła być kwestia taka właśnie takich cech charakterystycznych męskich, że teraz dostał władzę, no gigantyczna, tak, człowiek niezwiązany z wojskiem nagle stoi po prostu na czele 300-tysięcznej armii, tak, ma siłę, ma władzę, broń, ludzi po prostu pod swoje dyktando, więc tutaj mógł rzeczywiście po prostu tutaj tak, zadziałać taki czynnik ludzki, typowo czynnik ludzki, tak, tak często się mówi na przykład, a co by zrobił, jakbyś jeden dzień mógł być na przykład komendantem policji w Polsce, albo prezydentem tam, i tam ludzie mówią, o tak, to byłoby bezprawie, to w ogóle by policja nie chodziła i to tego, a albo można byłoby dokonywać tam anarchii, policja w ogóle by nie ścigała, bo w ogóle by drogówka nie zatrzymywała, tak. No to, to oczywiście to jest takie mm, mówienie, tak, natomiast nikt nie zostanie przecież komendantem jakby, to, jakby myśląc w ten sposób. Poza tym e, to nie jest takie proste, tak, e, państwo musi funkcjonować. Natomiast właśnie Prigorzym bardzo szybko doszło do tej władzy na przestrzeni krótkiego czasu. Bardzo szybko awansował, tak. Więc ten bunt Prigorzyna, bunt, bunt praktycznie grupy Wagnera, e, mógł być rzeczywiście, i e, tutaj tak dogadany z Putinem, albo rzeczywiście mógł on wynikać z tego, że Prigorzyn dostał jakieś wsparcie, e, poparcie na przykład Zachodu. No i prawdopodobnie Stanów Zjednoczonych nie ma co się oszukiwać, bo to ja musiał być poparcie albo Stanów Zjednoczonych, albo też Izraela. Chociaż no wiadomo, że te państwa po prostu ściśle ze sobą współpracują, tak. E, natomiast być może była taka sytuacja, taka umowa niewerbalna. Po prostu niepisana, także Stany Zjednoczone poprą Prigorzyna, jak ten po prostu przejmie, jakby, jakby obali Putina, o, w ten sposób obali Putina, to oni na przykład go w jakiś sposób poprą, e, tak, żeby tylko po prostu obalił tego Putina, aczkolwiek nie wiemy, czy tak było, to są pewne domysły, tak, natomiast on, no, dokonując takiego czegoś, no, musiał mieć jakieś wsparcie, jakieś plecy, żeby tego dokonać, tak, jakieś po prostu poparcie, e, tak, jeśli chodzi o całą tą sytuację, a być może Prigorzyn zdał sobie sprawę, że on jest tak naprawdę wykorzystywany przez Krem i w pewnym momencie przyjdzie po prostu kryska na niego, tak? I jego po prostu Krem skreśli i weźmie kolejnego po prostu dowódcę, a jego po prostu wykorzystają. I on chciał po prostu tak na początku zapunktować przed Putinem, a ostatecznie rzeczywiście przejąć władzę, jeśli chodzi o Moskwę. Też mogą być inne czynniki, które mogły po prostu wpłynąć na tym, że on z tego Puczu ostatecznie zrezygnował, że on trwał tylko praktycznie do B24 godziny. Być może po prostu tak obawił się tego, to, co szykuje po prostu Rosja przeciwko niemu, tak? Przeciw jego armii. Więc no pamiętajmy, to jest gigantyczne państwo, gigantyczny sprzęt wojskowy. Więc tutaj niecały arsenał też jest praktycznie użyty odkryty, tak, jeśli chodzi o Rosję. Tak czy owak, ciekawa sprawa, pewnie dowiemy się po prostu po latach, być może jakiś agenci wywiadu, tak, przedstawią takie informacje, takie kulisy. No, a. Rzeczywiście, tak, Prigorzyn, no, musi uważać na swoje życie, bo tam na Kremlu to mogły po prostu zapaść po prostu bardzo radykalne decyzje. Chociaż Prigorzyn to nie stracił życia teraz, to kto wie po prostu, czy tam Kreml takiego nie wyda takiej po prostu kary na niego, czy Putin na niego nie wyda takiej po prostu tak decyzji, jakby, no, kto wie, jak to będzie wyglądała sytuacja, tak. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.